Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na przedostatnim wykładzie w ramach Akademii Polskiego Filmu. Dziękuję za przedstawienie. Przed nami, za nami Teledysk zespołu Kulkic cool of Dead. Przed nami dwa filmy, które no właśnie. Czy się odnoszą, czy się nie odnoszą do tak zwanej generacji NIC. Spróbujemy to dzisiaj rozwiązać. Jesteśmy już bardzo blisko 2019 roku, więc gratuluję tym z Państwa, którzy są tutaj od początku. To już jest czwarty semestr. No i zobaczymy dzisiaj dwa filmy, które jeszcze przed chwilą były w polskich kinach, bo to niespełna, no, 10, 10 lat temu. Niespełna 10 lat temu e, wojna polsko-ruska, e, no i 11 lat temu e, 33 sceny e, z życia. E, trudno byłoby o bardziej zróżnicowany zestaw, e, bo filmy, które Państwo dzisiaj zobaczą, rzeczywiście operują odmiennymi sposobami opowiadania, e, portretują zupełnie inne postacie, e, inne jest też źródło. Tutaj mamy z jednej strony film, który jest możliwie najbliżej prawdziwego e, życia. E, film w dużym stopniu bardzo osobisty. Myślę tutaj o filmie Małgorzaty Szumowskiej, e, 33 sceny z życia. A z drugiej strony mamy e, film kolorowy, wybuchowy, kompletnie nie mający zakotwiczenia w e, realizmie. E, Filmy ksawera e, Gorzławskiego, powstały na podstawie utworu Doroty Masłowskiej film Wojna polsko-ruska. Oba te filmy y, nagradzane na polskich festiwalach, jeden z nich zaś y, ten z 2008 roku nagrodzony, wyróżniony na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Lokarno. To była bardzo ważna y, nagroda wówczas, bo po wielu latach no, takiej posuchy można powiedzieć, jeżeli chodzi o wyróżnienia dla y, polskiej y, kinematografii. Y, Dzisiejsze filmy zestawione właśnie pod... Taką nazwą kina generacji NIC. I żeby opisać dokładnie to zjawisko, czym owo kino generacji NIC jest, trzeba by się cofnąć. Cofnąć do przełomu wieków, i tak też dzisiaj, dzisiaj zrobimy. Więc chociaż filmy z końcówki pierwszej dekady XXI wieku, to jednak chciałbym tutaj nakreślić szerszy kontekst historyczno-filmowy dotyczący tego okresu. Myślę, że oba filmy są w jakimś stopniu podsumowaniem tego zjawiska nazwanego kino generacji nic. I to w gruncie rzeczy jest bardzo, bardzo ciekawy zestaw tych dwóch utworów, bo zróżnicowany, ale też mający pewne, oba te filmy mają pewne wspólne elementy. Usłyszeli państwo utwór zespołu Kulkic cool of Death. Generacja NIC to utwór pochodzący z płyty nagranej w 2002 roku. Płyty, która jest uznawana za jedno z większych dokonań, czy ważniejszych dokonań polskiej muzyki rockowej początku XXI wieku. Usłyszeliśmy Krzysztofa Ostrowskiego. Natomiast autorem tekstu jest Kuba Wandachowicz. I to jest nazwisko, które na pewno tutaj warto zapamiętać, bo to autor nie tylko tekstów tego zespołu, ale także autor takiego eseju opublikowanego na łamach Gazety Wyborczej. Tekstu, który ukazał się w 2002 roku. Upublikował go Kuba Wandachowicz, 27-latek. 27-latek, który był bardzo rozczarowany taką rzeczywistością potransformacyjną. Był rozczarowany tym, z czym musi się teraz absolwent studiów filozoficznych mierzyć na co dzień. I pewnie nie przypuszczał, że wiele lat później będziemy tutaj o kinie rozmawiać przez pryzmat właśnie owej generacji nic. Kuba Wandachowicz odnosił się do pokolenia, które przegrało z wolnością. Wolność, którą nasz kraj zyskał po 1989 roku, stała się w pewnym momencie słowem kończącym wszelki dyskurs. Oto młodzi, którzy nie walczyli o wolność, byli za młodzi, byli albo jeszcze w szkole podstawowej, albo w wieku licealnym, albo jeszcze młodsi, nagle no właśnie zetknęli się z wolnością. I, I powinni się tym zachwycić, ale no nie potrafili, bo nie potrafili odnaleźć się w świecie po transformacji. No. W takim świecie, który już jednak parę lat funkcjonował w naszym kraju. Kuba Wandochowicz pisał dalej w tym szkicu. W naszym świecie bunt jest o tyle trudny, że buntując się przeciwko ogłupiającym mechanizmom wolnorynkowej indoktrynacji, chcąc znaleźć wreszcie azyl pozwalający na względną autonomię, na czas, na pomysły, na świat, na ideały, musimy jednocześnie buntować się przeciwko nam samym, a, a przynajmniej przeciwko naszym żołądkom. Więc bunt staje się no, takim zachowaniem dość problematycznym. Dlatego też Kuba Wandachowicz spróbował określić samego siebie, a także jego rówieśników jako generacja nic pisząc o młodości, która przegrywa z tą wolnością, o którą w przeszłości toczyła się walka. Wolność w naszych czasach zaczęła oznaczać intelektualną pustkę ludzi młodych, ludzi, którzy idą na pewne kompromisy związane z wolnym rynkiem, którzy nie realizują się w sposób intelektualny i który no właśnie dlatego z perspektywy tego 27-latka jest pewnym no takim zachowaniem rozczarowującym. I ta, ta, ta łatka generacji nic gdzieś została podpięta pod, pod kino, no bo filmowcy, którzy urodzili się w drugiej połowie lat 60. i w pierwszej połowie lat 70., no musieli właśnie określić samych siebie. Um, nawet, nawet można powiedzieć, że teksty, które publikowano w zakresie socjologii, w jakim stopniu znalazły też, czy ta treść tych tekstów znalazła swoje odzwierciedlenie w filmach, bo albo tutaj mieliśmy do czynienia z frustracją, albo z buntem, ale też bardzo specyficznym, jeżeli chodzi o te filmy, albo też z konformizmem. I ci bohaterowie tych filmów powstałych na przełomie wieków, no albo właśnie frustrowali się i starali się właśnie to jakoś jakoś wyraźnie zaznaczyć w tekstach filmowych, albo też przyjmowali takiego, taką postawę buntowniczą. To był taki bunt przeciwko marazmowi i życiowej. Rezygnacji. Bardzo ważny w tym kontekście jest pewien blok filmów, który został wyprodukowany przez Telewizję Polską w roku 2000 pokolenie 2000. Na ten zestaw filmów złożyły się cztery takie godzinne fabuły, o których twórcy spróbowali jakoś skomentować rzeczywistość za oknem, ale z drugiej strony bardziej jednak wnikali w samych siebie, koncentrowali się na, na, na ja, na tym, jacy oni są po 89, jak w ogóle musieli się odnajdywać w tym świecie. I to byli tacy twórcy, nawet dwójkę mogą Państwo kojarzyć z kin. Maciej Pieprzyca debiutuje filmem Inferno. Maciej Pieprzyca, dzisiaj znany reżyser, może najbardziej z tej czwórki, twórca takich filmów jak jestem mordercą, czy chcę się żyć. Z drugiej strony Marek Lechki realizuje film zatytułowany Moje miasto, potem wyreżyseruje film Erratum z Tomaszem Kotem w roli głównej, film bardzo podobny. Jest jeszcze Belissima Artura Urbańskiego i może nawet najciekawszy w tej grupie film Iwony Siekierzyńskiej. Powstały no, nieco, nieco później, ale też włączony w ten blok. Film godzinny, zresztą nagrodzony także za granicą. W którym debiutowała nieznana wówczas nikomu Agata Kulesza, no i to był debiut brawurowy, film zatytułowany, pięknie zatytułowany Moje Pieczone Kurczaki. Film Moje Pieczone Kurczaki opowiadał o, o małżeństwie z kilkuletnim starzem, które wraca z, z zagranicy po tym, jak no właśnie tam ponieśli jakąś porażkę, jeśli chodzi o odnalezienie się, no próbują zacząć na nowo w Polsce. Nie jest tak łatwo, ponieważ ich rówieśnicy już gdzieś zajęli pewne stanowiska. Bezrobocie też jest w Polsce wówczas bardzo duże, więc, więc ci bohaterowie mają pewien problem. I on zakłada właśnie... No, Taką budkę z kurczakami, czy przyczepę bardziej. Ona z kolei zapisuje się na kurs reżyserii dostaje zadanie, żeby ma zrealizować film dokumentalny. I temat ma akurat najbliżej. Zaczyna realizować film dokumentalny, tak zwany dokument osobisty, przyglądając się swojemu partnerowi, temu biznesowi no a także właściwie w dużym stopniu określając odnosząc się do samej siebie. To jest o tyle istotne, że w tym filmie mamy wątek taki refleksywny, to znaczy, że tutaj główna bohaterka jest filmowcem. W związku z tym można to też Powiązać jakoś z sytuacją młodych filmowców, którzy także mają pewien trud z zadebiutowaniem. Ale tych filmów generacji NIC było znacznie więcej. Tutaj trzy przykłady już filmów wyprodukowanych w XXI wieku na początku: Dwa filmy z 2001 oraz Film Sukces z 2003. Każdy intrygujący z innych względów. Portret podwójny to debiut i jak dotychczas jedyny film Mariusza Fronta. Film e, podobnie jak moje pieczone kurczaki, znowuż bardzo autotematyczny, bardzo taki zwrócony w stronę samego siebie. Portret dwójki młodych ludzi. Ona aktorka, on początkujący reżyser, no i próbują jakoś zadebiutować. Czy to przed kamerą, czy to za kamerą. Ale tutaj bardzo zatarły się granice pomiędzy, między fabułą a dokumentem. W filmie portret podwójny oglądamy wiele scen no, ujawniających proces produkcji filmowej, ale takiej produkcji bardzo jeszcze amatorskiej, ponieważ główny bohater wciąż poszukuje swojego języka filmowego. Co więcej, dzieli się swoimi, um, swoimi fragmentami z kolegami ze studiów. Jednym z takich kolegów ze studiów, który komentuje te fragmenty jest Ksawery Żuławski grający w tym filmie w dużym stopniu samego siebie. W tym filmie pojawili się też filmowcy starsi, którzy odnosili się bardzo krytycznie do tej propozycji, którą chce zrealizować główny bohater. Jeden nawet użył sformułowania: „Wy jesteście taki nurt kultury, który zajmuje się sam sobą”. Więc w jakim stopniu film portret podwójny dzisiaj? Nieco zapomniany, jest no właśnie takim, takim filmem, który można potraktować za reprezentanta tych wszystkich utworów z generacji Nic. Generacji, która była zwrócona w stronę prywatności, zwrócona w kierunku samej siebie. Inny film z 2001 roku, Głośniej od Bomb, to był z kolei portret dwójki młodych ludzi, którzy no muszą się bardzo szybko określić, zostać w kraju czy nie zostać. Temat emigracji gdzieś też tutaj przenikał w tych, w tych pierwszych, pierwszych filmach. Z kolei w filmie Sukces Marka Bukowskiego jeden z bohaterów mówi tak. My, pokolenie trzydziestolatków, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Byliśmy za mali, żeby walczyć o wolność, a teraz jesteśmy za starzy, żeby korzystać w pełni z dobrodziejstw europejskiego wychowania. Dlatego mamy specjalne zadanie, nie dopuścić do tego, by nazwano nas pokoleniem straconym. Ten lęk właśnie pojawia się czy przejawia się właśnie w kolejnych filmach, już nieco późniejszych, bo dwa filmy tutaj są z 2005 roku, Oda do Radości i Doskonałe Popołudnie. Jeden film zaś z 2007, Aleja Gówniarzy. Oda do Radości jest też takim filmem, który odnosi się do emigracji, czy właściwie do tematyzuje taką sytuację, w której bohaterowie no, no muszą zdecydować się na emigrację. To jest film nowelowy, to znaczy, że tutaj mamy trzy osobne historie. Każdą z nich realizował inny reżyser może wyreżyserowane przez Macieja Migasa, Śląsk wyreżyserowany przez Annę Kazejak i Warszawa wyreżyserowana przez wówczas bardzo młodego Jana Komasę i wówczas pamiętam wszyscy na festiwalu mówili że ten młody to jeszcze może coś w przyszłości rzeczywiście zawojować. Oda do radości, film skrajnie pesymistyczny, z drugiej strony film skrajnie optymistyczny Doskonałe popołudnie, znowuż film Przemysława Wojcieżka, tego który zrealizował głośniej od bomb. Tutaj z kolei mamy młodą parę, która Stara się rozkręcić niezależne, malutkie wydawnictwo i nawet jeśli im nie idzie, to decydują się, że warto zostać, warto próbować, mimo że tutaj jest spora szansa, że prędzej czy później ich wydawnictwo nie udźwignie walki z konkurencją. Z kolei Aleja Gówniarzy, film wyreżyserowany przez Piotra Szczepańskiego, reżysera, który wcześniej zrealizował film dokumentalny o zespole Kulki cool co dead. To był film, który portretował bezrobotnego polonistę, który no decyduje się na, na wyjazd do większego miasta, ale zanim to zrobi, to jeszcze się powłóczy trochę. Po... Po, 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 po łodzi i oglądamy właśnie taką ostatnią noc, zanim on wyjedzie z, z łodzi. No i tutaj znowuż kamera jest jednym z bohaterów, bo główny bohater wszystko filmuje telefonem komórkowym tym razem. I rok wcześniej powstał film, który myślę, że w dużym stopniu można potraktować za podsumowanie takiej generacji nic. To był film Chaos. Chaos film wyreżyserowany przez Sawerego Żuławskiego. Nagrodzony zresztą za najlepszy debiut na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni i to był film, który portretował trójkę bohaterów, trzech przyrodnich braci. Każdy z nich Wiedzie zupełnie inne życie. Jeden stara się pracować w korporacji, więc idzie na jakieś takie kompromisy. Drugi z kolei raczej wkracza na taką drogę przestępczą i wreszcie jest główny bohater, który jest takim anarchistą, który właściwie zrezygnował szybko z edukacji. No i tak krąży między Polską a Niemcami. I ten film jest bardzo chaotycznie opowiedziany, to znaczy, że to jest bardzo, bardzo rozma wiele rozmaitych środków filmowania, to po pierwsze, a po drugie te, te, te środki mają jakoś tak odzwierciedlić chaotyczne życie. Tych, tych bohaterów. No ale trzeba zwrócić uwagę, że nawet jeśli to jest podsumowanie generacji NIC, to trzeba powiedzieć, że, że to jest podsumowanie, które powstało już w nieco innej rzeczywistości filmowej. Bo oto w 2005 roku na scenę wkracza instytucja, dzięki której także się dzisiaj spotykamy czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej. To jest bardzo, bardzo istotna data, jeżeli chodzi o historię polskiej kinematografii, bo pierwsze lata 2005-2007 to pamiętam jeszcze trwały dyskusje czy na pewno wszystkie założenia tej instytucji są dobrze realizowane. Po latach okazało się, że rzeczywiście działalność tej instytucji była niesłychanie ważna. A to dlatego, że dekada lat 90. to nie jest najszczęśliwszy czas i najłatwiejszy czas dla polskich filmowców. Właściwie większość tych najlepszych filmów z lat 90. państwo zobaczyli tutaj w ramach kolejnych spotkań. No i zauważono, że na kolejnych edycjach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ten poziom konkursu głównego jest no, nie najlepszy że trzeba tutaj coś dokonać, pewnej zmiany. Dość powiedzieć, że w 2002 roku państwowy budżet na kino wynosił około 7 milionów Dzisiaj można by jeden bardzo porządny polski film za to zrobić. To niewiele. A jak Państwo wiedzą, no, trochę, trochę wartościowych filmów polskich od nastu lat się jednak realizuje w Polsce. Trochę trzeba było powalczyć o to, żeby w Sejmie przedyskutowano tę ustawę. Nawet się włączyli do tego filmowcy Andrzej Wajda i aktorki. Anna Przybylska, Katarzyna Bujakiewicz, próbują przekonać polityka, którego nie trzeba przedstawiać tutaj. I odbyło się głosowanie, i to głosowanie na korzyść rzeczywiście tego, że powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej, żeby nieco zmienić też ustawy o kinematografii, która już parę lat, parę lat miała. Warto przywołać tutaj, jak podzieliły się głosy, bo no, żeby Polski Instytut Sztuki Filmowej dobrze działał, no to... Musiały, musiałyby się pojawić nowe źródła finansowania, w związku z tym ci, którzy prowadzili kina, dystrybutorzy, nadawcy programów telewizyjnych, operatorzy platform cyfrowych musieli odprowadzać pewne, pewne kwoty po to, żeby zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. No i nie wszyscy byli co do tego pomysłu przekonani. Nawet pamiętam, że w jednym z tygodników pojawił się artykuł zatytułowany Instytut Filmu Pasożytniczego. Dość mocne, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Natomiast jeśli chodzi o to, kto głosował za i to jest rzeczywiście kombo polityczne, jakiego byśmy sobie dzisiaj nie wyobrazili, bo za było SLD, PiS, Liga Polskich Rodzin i PSL. Natomiast przeciwni byli, było jedno takie skrajnie prawicowe stronnictwo, Platforma Obywatelska i Samoobrona. Więc w ogóle trudno byłoby sobie wyobrazić inny zestaw partii, które by się dogadały akurat w, tym, w tej kwestii. Więc po powstaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej no te, te środki na produkcję filmową były rzeczywiście coraz, coraz większe, pojawiły się rozmaite stypendia scenariuszowe, pojawiły się pewne pieniądze na działalność edukacyjną, więc rzeczywiście wszystko to... Zaczynało coraz lepiej działać. Żeby nie być gołosłownym, warto sprawdzić tutaj, jak wyglądały budżety filmów, które dzisiaj Państwo zobaczą. Dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przypadku 33 scen z życia prawie 2 miliony. Tutaj wymieniłem dwie kwoty, jeżeli chodzi o budżet, bo takie dwie kwoty znalazłem przeszukując rozmaite listy pisfu i natrafiłem na dwie kwoty. Nie wiem skąd te 400 tysięcy różnicy, ale Trudno mi znaleźć, było jakiś komentarz do tego, więc podaję obie, obie kwoty. Z kolei w przypadku wojny polsko-ruskiej, proszę zwrócić uwagę, że to dofinansowanie to jest ponad 50%. W związku z tym, Polski Instytut Sztuki Filmowej, który nie może produkować filmów, ale może oczywiście musi nawet dofinansować, jeśli projekt jest wart uwagi, no to uznał, po rozmaitych konsultacjach, po, po spotkaniach komisji, że Wojna Polsko-Ruska, film na podstawie uznanego już utworu literackiego jest na, na tyle dobrze rokuje, że warto tutaj no, tyle pieniędzy na to e, przeznaczyć. Więc rzeczywiście skok jakościowy może się z tym e, wiązać. Więc przechodząc już do dzisiejszych filmów. Zacznijmy może od Małgorzaty Szumowskiej, dlatego że Małgorzata Szumowska w dużym stopniu jest jedną z takich postaci, po której filmografii bardzo dobrze widać tę przemianę związaną z Polskim Instytutem, z powołaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wojciech Orliński autor książki, która Powstała na dziesięciolecie, pisał o Szumowskiej tak. Gdybym musiał wskazać jedną osobę, która najlepiej symbolizuje przemiany w polskim kinie ostatniej dekady, Małgorzata Szumowska byłaby najbardziej naturalnym kandydatem. Również dlatego, że angażowała się w te przemiany na wiele sposobów. Jako producentka, opiekunka artystyczna, czy nawet łowca talentów. E, tak, rzeczywiście. E, pewnego dnia w kawiarni wypatrzyła młodą dziewczynę, zrobiła jej po cichutku zdjęcie, nielegalnie, wysłała swojemu koledze, kolega nazywa się Paweł Pawlikowski. Paweł Pawlikowski zatrudnił tę dziewczynę, żeby zagrała tytułową rolę w filmie Ida. To była Agata Trzebuchowska. Więc Małgorzata Szumowska też miała tutaj wpływ na casting do filmu, który było nie było potem, otrzymał Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Małgorzata Szumowska Postać też nietuzinkowa, buntowniczka od początku, właściwie bardzo konsekwentna w takiej swojej buntowniczej postawie. Córka Doroty Terakowskiej i Macieja Szumowskiego. Ten wątek za chwilę powróci, więc muszę tutaj to zaznaczyć. Dorota Terakowska, słynna pisarka, Maciej Szumowski, działacz Solidarności, autor filmów dokumentalnych, redaktor Gazety Krakowskiej, więc, no, bardzo. Uznane postacie dla polskiej kultury. Aszumowska zbiera kolejne dwuje w, w szkole podstawowej, potem w liceum. Kompletnie nie wie, na jakie studia pójść. Ostatecznie wybiera się na historię sztuki. Studiuje historię sztuki przez dwa lata. Jak sama twierdzi, to były bardzo stracone dwa lata, bo ona zapamiętała tylko jakąś Madonnę z Buczkowej, to są jej słowa i nic więcej. I potem decyduje się na, na zerwanie tych studiów i wybiera się na filmówkę. I film, do filmówki zdaje za pierwszym razem. Chociaż w ogóle się wcześniej jakoś tak bardzo nie interesowała kinem, znacznie bardziej ceniła literaturę. No, ale właśnie nakręciła coś ze swoim, ze swoim narzeczonym, jakieś zdjęcia przesłała i się dostała. I miała bardzo dobre ocenę na tej na filmowce Była nawet jedną z takich faworytek wykładowcy. Wykładowca nazywał się Wojciech Jerzy Has, więc to też nie obce Państwu nazwisko, który zdaniem Małgorzaty Szumowskiej był fatalnym pedagogiem. Nie tylko źle uczył, w ogóle przychodził na wykład i na przykład nic nie mówił, tylko odpalał papierosa i się patrzył w przestrzeń. W dodatku jeszcze no, dosyć nieelegancko się zachowywał wobec wszystkich studentów, ponieważ mówił, że Szumowska dostanie wyższą ocenę, bo pochodzi z Krakowa i bo ma ładne nogi. I ona to wykorzystywała i była nawet trochę dumna z tego. Dzisiaj uważa, że nie powinna tak się zachowywać. Tym bardziej no to ewidentnie jest, jest dosyć osobliwa postawa ze strony wykładowcy. No ale może coś, coś, coś wiedział o, o, o Szumowskiej Wojciech Jerzy Has, bo rzeczywiście nawet te jej pierwsze krótkie filmy to pewne nagrody otrzymywały. Bardzo często współpracuje Szumowska z, z tymi, z którymi dotychczas realizowała filmy. Takie dwa nazwiska tutaj warto przywołać: Jacek Drosio, to jest montażysta, Michał Engert, operator i współscenarzysta wielu tych filmów. O jako, jakość tych filmów potwierdzają liczne nagrody, jakie zdobywała Małgorzata Szumowska na przestrzeni. Lat, dwa razy otrzymywała Srebrnego niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Te najważniejszą nagrodę w 2015 roku za reżyserię filmu Body Ciało. Trzy lata później otrzymała tam nagrodę jury za film Twarz, a film twarz potem został pominięty przez jury polskiego festiwalu, więc można powiedzieć, że nawet za granicą jest bardziej ceniona. To też wynika ta, ta jej obecność za granicą wynika też z tego, że potrafiła się znakomicie odnaleźć w środowisku festiwalowym. E, pojawiała się, rozmawiała i z, z, stworzyła sobie taką sieć kontaktów, która sprawiła, że Stała się na przykład współproducentką filmu Antychryst w reżyserii Larsa Fontriera, więc jednak rzeczywiście bardzo wysoko udało jej się dotrzeć, jeżeli chodzi o to kino europejskie. Dzisiaj, rzeczywiście, chociaż opinie jej filmy zdobywają bardzo różne w Polsce, no to wszyscy jednak przyznają, że, że sporo, sporo osiągnęła, jeśli chodzi o, o, o obecność na, na festiwalach. Warto jednak wrócić do tych pierwszych filmów. 97 rok, 13-minutowy film Cisza, którego akcja rozgrywa się na wsi. Film Właściwie rozgrywany bez słów. Ale ta wieść powróci w kolejnym filmie dokumentalnym Małgorzaty Szumowskiej. A czego tu się bać? To jest bardzo ciekawy film dokumentalny, bo on opowiada o, 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 o ludziach, którzy na jednej z mazowieckiej wsi przedstawiają taki świat, który wydaje się z perspektywy reżyserki no, kompletnie nie do pomyślenia. No to oglądamy właśnie jak wyglądają pogrzeby, jak wygląda żegnanie zmarłego na wsi. Jakie tam jest w ogóle, jak wygląda sam dyskurs związany ze śmiercią, jak wygląda, jak wygląda to pożegnanie. Bardzo, bardzo ciekawy jest to portret, a tu warto zwrócić na, na, na ten film uwagę, ponieważ temat śmierci jeszcze wróci w filmie, który dzisiaj Państwo zobaczą. Pierwsze dwa filmy fabularne Małgorzaty Szumowskiej nie miały najlepszych ocen, zresztą filmu Ono z Małgorzatą Belą w roli głównej, sama Szumowska nie znosi. Mówi, że kompletnie straciła nad nim panowanie, bo kiedy miała go kończyć, to akurat zmarła jej mama. W związku z tym nie potrafiła w ogóle skupić się na ostatecznym montażu tego filmu. A ten film no, też w jakimś stopniu był związany, czy wiązał się z życiem realizatorki, bo tam oglądamy perypetie kobiety, która z jednej strony przygotowuje się do, do tego, że ma urodzić dziecko, a z drugiej strony w, w, zbliża się wielkimi krokami pożegnanie, pożegnanie ojca, który jest poważnie chory. W tej roli pamiętam wystąpił Marek Walczewski, w takiej bardzo autobiograficznej roli. Ten autobiografizm też powróci w, w takim krótkim filmie czy krótkiej nowelce, która jest częścią Filmu Solidarność, Solidarność. To była nowela zatytułowana Ojciec, która też jest autobiograficzna. Co prawda tam na ekranie nie widzimy Małgorzaty Szumowskiej, widzimy Maję Ostaszewską i słyszymy Maję Ostaszewską. Natomiast główny bohater no ewidentnie wydaje się, że tutaj można go powiązać z Maciejem Szumowskim. No i właśnie, wtedy przychodzą 33 sceny z życia i to, co było takim marzeniem Szumowskiej, żeby pisano o niej dobrze, żeby przeprowadzano z nią wywiady, bo ona miała wielki żal, że nie jest obecna w prasie, że nie ma dobrych recenzji, to właśnie sporo się zmieniło wraz z premierą na festiwalu w Gdyni, premierą filmu 33 sceny z życia. I tutaj trzeba przywołać ten kontekst biograficzny. Styczeń 2004 roku umiera Dorota Terakowska po chorobie nowotworowej. Niecały miesiąc później nagle umiera Maciej Szumowski. To jest rzeczywiście mniej niż 30 dni. Kiedy jak to Szumowska mówiła, kiedy on właśnie poszedł za mamą po prostu od razu. W międzyczasie dzieją się też rozmaite rzeczy związane z życiem powiedzmy uczuciowym, jeżeli chodzi o Małgorzatę Szumowską, rozstanie z mężem, mnóstwo jakichś wydarzeń, które no, układają się w taki e, smutny, e, smutny korowód, i to stało się jakąś taką podstawą e, scenariusza. Scenariusza, który właśnie był tak rozbity na 33 sceny. W dodatku autorka miała 33 lata. I chociaż film, który Państwo dzisiaj zobaczą, ma chyba więcej niż 33 sceny, to jednak e, wspólnie z producentami Szumowska zdecydowała, że zostanie to. W tytule. Ten film jest koprodukcją polsko-niemiecką. Więc są tutaj aktorzy, e, aktorzy zagraniczni, którzy są dubbingowani. E, z jednej strony Peter Gansler. Peter Gansler, który pojawił się w filmach duńskich, zagrał też główną rolę u Larsa Fontriera w filmie Szef wszystkich szefów e, i e, pewnie nie najlepiej wspomina współpracę z Szumowską, a to wynika z takiego odmiennego kodeksu pracy, bo e, Szumowska zaznaczała, że... E, że w Danii, jeśli komuś nie wyjdzie ujęcie, to się mówi świetnie poszło, jeszcze raz. A ona zwracała mu uwagę, że poszło źle. No i tak nie powinno być. Z kolei Julia Jęcz, to była bardzo popularna wówczas aktorka, chyba nadal, nadal jest, niedawno ją można było oglądać w polskich kinach w filmie 24 tygodnie, ale na początku XXI wieku to rzeczywiście jedna z takich najsłynniejszych niemieckich aktorek. Ona z kolei nie mogła zrozumieć takich uwag Szumowskiej, żeby odnosiła się do własnych emocji. A ona chciała wszystko poznać, chciała wiedzieć, jakie emocje ma zagrać. I mówi Szumowska, jak nie wiedziała, jakie emocje ma grać, to po prostu nie grała, po prostu była na ekranie, czy była przed kamerą. I to rzeczywiście, rzeczywiście wypadło no, co najmniej nieźle, tak myślę. Na drugim planie w tym filmie pojawiają się Maciej Sztur i Zakuna, no, ale trzeba zwrócić uwagę tutaj na ten wspaniały duet aktorski, kompletnie niewykorzystany przez kino niestety. Andrzej Chudziak i Małgorzata Hajewska Krzysztofik to są aktorzy teatralni związani z teatrem Krystiana Lupy, u którego bardzo często grali, na przykład w takim przedstawieniu z początku lat 90., Kalkwerk na podstawie austriackiego utworu Tomasa Bernharda. No i właśnie w taki sposób byli najczęściej zestawiani, więc... No, jakby w kinie, kinie nie zaistnieli. Kilka ról dosłownie. Andrzej Chudziak zdążył zagrać, już nieżyjący dzisiaj aktor. Między innymi zagrał Mirona Białoszewskiego w filmie Parę osób Mały Czas. No i myślę, że oni tutaj rzeczywiście w jakimś stopniu kradną show, ale też mają takie najbardziej, najbardziej złożone, złożone role. Oni odgrywają tutaj rolę rodziców głównej bohaterki. Jak już wspomniałem, film nagrodzony za granicą, Srebrny Lampard na festiwalu w Lokarno. Pamiętam, że polskie plakaty zaznaczały, że to największy polski sukces od czasów Krzysztofa Kieślowskiego. Może nie aż tak, ale rzeczywiście jest to festiwal w kategorii A, to znaczy, że dostać się na ten festiwal nie jest łatwo, ale już otrzymać tam nagrodę tym bardziej. Sporo nagród w Polsce z paszportem polityki na czele, też kilka nagród na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, gdzie ów film był no, określany jako faworyt do zdobycia głównej, głównego wyróżnienia. Tak się nie stało: złote lwy powędrowały do rąk reżysera filmu Mała Moskwa. I tutaj zaznaczając kilka takich tropów interpretacyjnych, bo 33 sceny z życia, początkowo on właśnie był taki film, który nie wszyscy chcieli od razu nazywać, że jest to utwór autobiograficzny. No bo też bohaterowie noszą inne imiona, inne nazwiska. Nie wszystko też zgadza się, jeśli chodzi o ten punkt wyjściowy, czy, czy ten kontekst biograficzny Szumowskiej. Sama Szumowska w pierwszych rozmowach mówiła, nie, 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 to tam trochę nawiązuje do mojego życia, ale chodzi o to, że to wszystko mogłoby się każdemu wydarzyć, tak? że to ma być taka opowieść uniwersalna. Po latach sama przyznawała, tak, to jest film autobiograficzny, po prostu nie mogłam, nie mogłam wszystkiego wprost powiedzieć. Co więcej, premiera tego filmu nie odbyła się w Krakowie. I dlaczego? I tutaj Szumowska mówiła w wywiadzie tak. Nie chciałam, żeby, żeby się odbyła, ponieważ trudno byłoby mi znieść taką sytuację, że oto przychodzą na pokaz znajomi rodziców, żeby oceniać film Małgosi, którą pamiętają taką malutką. I wszyscy na 3-4 oburzają się. Jak mogła taki film nakręcić? Przecież rodzice by sobie tego nie życzyli. No, rzeczywiście tutaj kolejny raz Szumowska zaznacza, że. Ten film no, ma, ma pewne korzenie bardzo głębokie, jeśli chodzi o biografię. Więc z jednej strony, kto wie, może to jest film autoterapeutyczny. W tym sensie, że e, bardzo, bardzo ciekawa jest ta autoterapia, ponieważ z jednej strony reżyserka jest blisko swojej historii, blisko swojej biografii, ale z drugiej strony maksymalnie musi się od niej zdystansować, po to, żeby nakręcić film, który ma nas wszystkich w kinach e, przekonać. Tak? No i rzeczywiście rzeczywiście tak się stało, że ten film otrzymał, otrzymał kilka nagród, jak Państwo widzieli, więc rzeczywiście no to, to się udało. Z jednej strony film autoterapeutyczny, ale kto wie, no i to jest taki wątek, który nie był poruszany przez historyków kina, może to jest też film arteterapeutyczny, znaczy, że tutaj samo realizowanie filmu jest pewnego rodzaju taką próbą poradzenia sobie z swoją sytuacją. Bardzo ciekawie też wypada tutaj taki wątek refleksywny, to znaczy, że główna bohaterka tego filmu, ona nie jest filmowcem, ona jest artystką, tylko że ta artystka też robi coś, co wydaje nam się tak no, na granicy jeśli chodzi o kwestię etyczną, ponieważ ona wykorzystuje w jakim stopniu chorobę swojej mamy, żeby ją przekształcić w dzieło artystyczne, a przecież podobnie robi Szumowska. Wykorzystuje swoją biografię, biografię swoich rodziców i przekształca ją właśnie w taką strukturę filmową. Można też powiedzieć, że film 33. Sceny z życia to jest film o 30-latkach. 30-latkach, którzy są Zagubieni, którzy bardzo by chcieli, może nawet nie tylko zatrzymać czas, ale trochę cofnąć, żeby zaopiekowali się nimi rodzice, bo oni, oni jeszcze nie są gotowi. Dlatego też no, niektóre zachowania głównej bohaterki mogą momentami wydać się irracjonalne i przez to też prawdopodobne. Z drugiej strony jest to też film o śmierci. I, I właśnie to jest wątek, który wzbudził bardzo wiele emocji, jeśli chodzi o odbiór tego filmu, ponieważ no, Szumowska przedstawia śmierć mniej więcej tak, jak ta śmierć była przedstawiona w tym filmie dokumentalnym, a czego tu się bać? Że to jest taki bardzo naturalny, naturalistyczny można powiedzieć portret śmierci. Film, w którym unika się rozmaitych metafor, unika się symboli, ale który nie jest właśnie takim suchym, można powiedzieć, sprawozdaniem z przebiegu choroby. Nie, ten film ma wyraźną strukturę, ten film ma pewne takie bardzo ciekawe rozwiązania narracyjne. No, na pewno operuje tak zwaną narracją eliptyczną. To znaczy, że tutaj wiele wydarzeń zostaje pominiętych i oglądamy rzeczywiście sceny z życia. Więc jakby. To już sprawia, że ten film ma pewną strukturę. Więc znowuż mamy ten taki wątek no, przekształcania życia, wybierania z niego kilku scen, żeby, żeby, żeby zamienić je w dzieło filmowe. I to co stało się też no, takim znakiem rozpoznawczym. Małgorzaty Szumowskiej to jest taka obecność sakrum zdesakralizowanego. To znaczy, że te filmy one odnoszą się do metafizyki, ale to nie jest taka metafizyka, jaką znamy z filmów Andrzeja Tarkowskiego czy innych takich reżyserów, którzy odnosili się, się do Biblii na przykład. Tutaj nie. Ona Szumowska w kolejnych swoich filmach robi coś, co robią dzisiaj bardzo często filmowcy współcześni, że to jest takie sakrum bez Boga. I tutaj rzeczywiście jest kilka takich tropów. Proszę zwrócić uwagę na obecność i nieobecność sułtanny, jaką rolę odgrywa w jednej scenie choinka, jak wyglądają pogrzeby. To wszystko też w tym filmie wybrzmiewa. Wreszcie jest też film szumowski filmem o rodzinie, a to jest wielki temat. W Współczesnego polskiego kina. Kilkanaście lat temu Krzysztof Kornacki napisał tekst o, tak, tak go zatytułował Narracja Dzieckiem podszyta. I udowadniał, że wiele filmów tego młodego pokolenia odnosi się do rodziny. Nic się nie zmieniło, proszę Państwa. Dwa lata temu złoty lwy otrzymuje debiutant za film Cicha Noc na plakacie Rodzina. Na tym samym festiwalu Wierza Jasny Dzień. Temat rodzina. W 2016 roku Złoty w Gdyni otrzymuje film Ostatnia Rodzina. No, wiadomo o czym jest. To są już kolejne dzieła Małgorzaty Szymowskiej. Po sukcesie 33 scen z życia udało się współpracować z Juliette Binoz. Razem zrealizowały film Sponsoring. No i potem kolejne filmy prezentowane już na festiwalu w Berlinie w imię, body, ciało i twarz. Inny przykład twórcy, który zupełnie odmienne ma podejście do, do tworzywa filmowego. Ksawery Żuławski, o którym zresztą miałem już tutaj okazję powiedzieć w dwóch, w dwóch słowach. Syn Małgorzaty Braunek i Andrzeja Żuławskiego. Widzieli państwo tutaj filmy? Andrzeja Żuławskiego z Małgorzatą Braunek w roli głównej, czyli trzecią część nocy. Wówczas Małgorzata, była, Małgorzata Braunek była w ciąży właśnie z Ksawerym, który wiele lat później zaczął współpracę ze swoim ojcem, tak, pomagał przy realizacji kilku francuskich filmów, dostał się na filmówkę i Szumowska nawet w jednym z wywiadów wspomina, że patrzyła na rocznik Żuławskiego no, z takim uwielbieniem, że tam jest tych kilku utalentowanych. Wśród nich właśnie Ksawery Żuławski, który dotychczas zrealizował dwa filmy fabularne. Pierwszym był Chaos, o którym mówiłem, drugim filmem była Wojna Polsko-Ruska. Film podobnie jak Chaos zresztą. Także nagradzany. Ale nie sposób mówić o wojnie polsko-ruskiej bez przedstawienia kolejnej ważnej postaci, czyli Doroty Masłowskiej. Masłowskiej, która w wieku 19 lat. Nakładem małego wydawnictwa wydaje powieść pod tytułem Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Pierwszy nakład tej książki tysiąc egzemplarzy. No i zapowiedź, że to już chyba końcówka tego wydawnictwa, skoro wydaje utwory 19-latek, to już na pewno będzie koniec. No i tak się nie dzieje. Do dzisiaj dyskutuje się o tej książce. Żartowano nawet, że Masłowska pochodząca z wejherowa i to właśnie w wejherowie pisała tę książkę trochę przygotowywała się do matury, ale głównie jednak pisała. No, okazało się, że, że to jest pewien fenomen historyczno-literacki nawet można, e, można powiedzieć. Fenomen, który no, właśnie zdobył uznanie wielu literaturznawców. E, ze względu na takie nowe spojrzenie na, na polską rzeczywistość, no i też na operowanie językiem bardzo oryginalnym, który też dzisiaj Państwo usłyszą w tym filmie. Zdaniem Marii Janion e, jest to utwór o tożsamości polskiej. Tożsamości polskiej. Nieco innej, bo takiej groteskowej i sprzecznej wewnętrznie tożsamości, która jest w stanie pogodzić takie wartości jak nie wiem, kapitalizm i anarchizm. Z kolei Kinga Dunin w jednym ze swoich tekstów pisała, że to jest alegoria współczesnej Polski. To nie był jedyny sukces Doroty Masłowskiej. Parę lat później. Wciąż bardzo młoda autorka, już opromieniona sukcesem swojej pierwszej powieści, publikuje Paw Królowej, Paw Królowej, potem dostaje nagrodę Nike. No i potem właśnie nie tylko sprawdza się w literaturze, ale także na płaszczyźnie dzieła na przykład muzycznego. Społeczeństwo jest niemiłe, to była płyta wydana pod pseudonimem Mr. D. A ostatni utwór Doroty Masłowskiej inni ludzie parę dni temu otrzymał, Kolejną już nominację do nagrody e, Nike. Ksawery Żuławski mówił tak. Dorota dosłownie zanurzyła e, swoją opowieść w chaosie, jakimś brudzie, nadała temu charakter wizji narkotycznej. E, powieść tłumaczona na 10 języków, było tłumaczenie angielskie. Proszę zwrócić uwagę na tytuły, w każdym wypadku jest to inny tytuł, po to, żeby był. Czytelny dla odbiorcy w danym państwie, więc mamy tłumaczenie angielskie, francuskie, bardzo ciekawy tytuł, niemieckie, czeskie, rosyjskie, hiszpańskie. Więc popularność także poza granicami Polski. Długo zabiegano o to, żeby zekranizować ten film. Wszyscy zarzucali, że właściwie tego się nie da zakranizować. To jest niemożliwe. Czas pokazał, że, że, że utwory, powieściowe da się, utwory powieściowe Doroty Masłowskiej da się zekranizować, da się przedstawić, wystawić na deskach teatru. Pierwszy, który chciał zekranizować wolny polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną był Jan Jakub Kolski, z którym się tutaj zetknęliście. Ale no, ten, ten, ten pomysł upadł. Wówczas wybrano kolejnego reżysera, Ksawergo Żuławskiego, który no, już, już pozostał na, na tym stołku reżyserskim. Pierwszy wybór aktora do roli głównej, do roli silnego, to był Borys Szyc i od razu udało się. Tutaj nawiązać tę współpracę. Bardzo ciekawy też kontekst związany z samym pisaniem scenariusza, to znaczy, że Ksawery Żułaski właściwie dopiero przy drugiej lekturze starał się, przy drugiej i trzeciej starał się po prostu wykreślać te zdania, które no nie były istotne i nie były możliwe do zekranizowania. I on przyjął taką. Taką, e, taką strategię, że oto będzie realizować film komiksowy, będzie realizować film, który będzie no, taki wywrotowy w sposobie opowiadania, który będzie niesłychanie e, kolorowy, który będzie e, groteskowy. Tak samo jak groteskowy jest utwór Doroty Masłowskiej nawiązujący do twórczości Gombrowicza, do Witkacego, w ogóle słowo forma jest tutaj bardzo e, istotne. Ważne było dla Witolda Gombrowicza, tak samo istotne było dla Masłowskiej i tak samo ważne jest dla Xawerego Żuławskiego. Ale Żuławski jest trochę skromny, jeśli chodzi o, o, o ten e, e, swój film, który zresztą zadedykował swojemu ojcu, ojciec był zachwycony tym filmem. I bo tutaj jest kilka takich elementów, które świadczą, że to jest jednak taka bardzo twórcza adaptacja. To nie jest dosłowne. Nie dałoby się zresztą tego dosłownie zrealizować. Film, który przyjmuje taką bardzo odchyloną od normy perspektywę, którą tutaj podkreśla sam sposób filmowania. Bohaterowie często są ukazywani w jakimś takim zniekształceniu, zachowują się dziwnie, i tak jak w powieści. Była mowa na przykład o bohaterce, która wymiotuje kamieniami, to tak, to też zobaczymy na ekranie. Natomiast to, czego się nie dało przedstawić w powieści, to są rozmaite no właśnie już takie sceny, które no, możliwe są tylko już w medium takim audiowizualnym czy wizualnym takie ujęcia, tak? czy operowanie kolorem, bardzo istotne, tutaj oczywiście biały i czerwony jest takim kolorem dominującym, no i te odwołania do kultury masowej, czy to poprzez odwołania do rozmaitych kolorowych czasopism, do talk show, czy do grafici, to wszystko w tym filmie się znalazło. I taka teledyskowa forma tutaj dominuje. Główny bohater silny to bardzo osobliwy dresiarz. To no, widać po stroju, jest bardzo agresywny, ale operuje takim językiem, który no, jest z jednej strony niesłychanie wulgarny, a z drugiej strony ma w sobie coś z poezji. Jest tutaj pewien rytm w tym, w tym dyskursie silnego. Silnego, który no, walczy z jakimś... Wyimaginowanym wrogiem. Tym wyimaginowanym wrogiem mogą być tutaj Ruscy, ale nie wiadomo o kogo chodzi. To nie, nie chodzi o Rosjan. Też ma problem z kobietami, więc ten film jest, więc jest jakąś taką wizualizacją lęku przed kobietami. Jest to też film, w którym dyskurs narodowy spotyka się z takim dyskursem dotyczącym ról społecznych. I zobaczą Państwo film, który. No, właściwie no, nie rozgrywa się w takim porządku logicznym. Tadeusz Sobolewski pisał, że to jest świat na krawędzi rozpadu, bo właściwie będzie to wyglądać totalnie absurdalnie w niektórych, niektórych scenach. To właśnie można nawet odczytywać jako zestaw, zestaw scen. Więc pod względem narracji filmowej jest to bardzo ciekawe, innowatorskie dzieło. W 2009 roku rzeczywiście bardzo wysoko oceniano tę próbę adaptacji. I mamy tutaj taką narrację taką formę łącza. Mamy achronologię a linearność, mamy też no, pewien absurd, który właściwie rządzi perypetiami głównych bohaterów. Ale można to też traktować podobnie jak powieść, że to jest utwór traktujący o języku. Tak jak powieść traktowała o języku literackim, tak film traktuje o języku audiowizualnym. No, i ten film zdecydowanie zrywa z realizmem, i tutaj no, niezwykle ważnym elementem jest Dorota Masłowska. Ksawery Żuławski mówił, że w trakcie lektury wyobrażał sobie, że. Że wyobrażał sobie osobę piszącą, która trochę znęca się nad głównym bohaterem. I sama Masłowska też wspominała, że jak pisała wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną, no to zastanawiała się, jak jeszcze mogłaby skrzywdzić, co takiego mogłaby zrobić silnemu na kartach swojej powieści. Masłowską zobaczymy na ekranie. Masłowską, która kompletnie nie ma talentu aktorskiego i mniej więcej wygląda i mówi tak jak w tym filmie. I ona tutaj zagrała no, takiego demiurga, który panuje nad rzeczywistością i który może zrobić z tą rzeczywistością, co tylko się podoba. Dlatego perspektywa silnego staje się tutaj w pewnym momencie dosyć no, 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 skomplikowana, bo on. Wydawałoby się, że on jest w stanie zapanować nad swoim życiem. Nie, nie jest. Zawsze ktoś, ktoś tym życiem e, steruje. I zwracam uwagę właśnie na scenę rozgrywającą się na e, komisariacie, gdzie pojawi się Dorota Masłowska, ale ona pojawi się też wcześniej, w kilku takich scenach e, odnoszących się, no, zobaczą Państwo nawet na początku, e, scenę e, rozgrywającą się w budce telefonicznej, bohaterka, właśnie. E, 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 Używa słów, które, które po chwili staną się słowami powieści, tutaj akurat staną się słowami tej fikcji fabularnej, więc jest to takim, jakimś takim, na jakiejś płaszczyźnie film o samym opowiadaniu. Filmowy jest filmem samozwrotnym. Czy kolejny film Ksawerego Żławskiego także będzie samozwrotny, czy będzie się odnosić do sposobu opowiadania? Jeszcze nie wiemy, bo nowy film Ksawery Żuławskiego długo wyczekiwany, będzie mieć swoją premierę w lipcu tego roku na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Mowa ptaków to tytuł tego filmu. Film powstał na podstawie ostatniego scenariusza Andrzeja. Żuławskiego, który to podobno Żuławski miał powiedzieć: Zrób z tym, co chcesz. Możesz wyrzucić, możesz coś na podstawie tego nakręcić. No i zobaczymy, co z tym będzie. Więc oto dwa filmy, które chyba są już takim podsumowaniem generacji NIC, a może właśnie takim dowodem, że ta generacja NIC już, już się w jakimś stopniu wykruszyła, że już mieliśmy do czynienia z generacją coś. Albo z generacją ktoś, ja, chociaż to karkoło mnie dosyć brzmi. Dziękuję Państwu bardzo.